Pokój i dobro, kochani. Dziś jest sobota, 22 czerwca, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiaj w Ewangelii, kochani, Pan Jezus mówi, że nie możemy służyć dwóm panom. Innymi słowy, niewolnik nie może mieć dwóch panów, z którymi będzie dzielił się swoją pracą. Pan Jezus chce wyłączności, pragnie całego naszego serca. Pamiętam takie powiedzenie z dzieciństwa, kiedy mama czasem mówiła o ludziach, którzy mieli takie podwójne standardy, podwójne oblicza, że Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Taka perspektywa zupełnie nie wchodzi w drogę. Pan Jezus chce, abyśmy Jego kochali całym sercem, 100% serca dla Pana Jezusa. Druga sprawa, o której słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, to Pan Jezus mówi, abyśmy tak bardzo się nie zamartwiali. Często zdarza się, że martwimy się o nasze pożywienie, o nasze życie, o nasze zdrowie, o jedzenie, ubranie itd. Pan Jezus stawia jako wzór ptaki niebieskie, które właściwie minimum swojego zaangażowania po to, żeby znaleźć jakieś pożywienie, wkładają, a Pan Bóg dopełnia resztę. I to jest zgodne z tym, co Pan Jezus dzisiaj powiedział, że starajcie się najpierw o Królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie Wam dodane. Nie mówi, że ja Wam wszystkiego zapewnię, wszystko, cokolwiek będziecie chcieli, dam Wam na tacy. Nie. Starajcie się najpierw o Królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość, a wszystko inne, tę resztę, ja Wam po prostu uzupełnię. Pan Jezus mówi, abyśmy nie zamartwiali się o to, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać. Byśmy zaufali opatrzności Bożej. Kochani, obecność głodu na świecie nie zaprzecza opatrzności Bożej, tylko jest takim wezwaniem nas wszystkich do tego, żebyśmy byli sprawiedliwi wobec innych ludzi, żebyśmy te dobra rozdzielali równo na wszystkich mieszkańców tej planety. Byśmy również uczyli się takiego braterstwa, zainteresowania losem drugiego człowieka. Pamiętam, kochani, jeszcze jedno takie przysłowie, które negatywnie brzmiało w ustach tych, którzy je wypowiadali. Mianowicie takie stwierdzenie, jakiego mnie, Panie Boże, stworzyłeś, takiego mnie masz. Jest to takie powiedzenie o człowieku, który nie chce się rozwijać, który właściwie zatrzymuje się na pewnym etapie i nic z siebie nie daje. Pan Jezus chce, abyśmy starali się o Królestwo Boże, abyśmy dawali to minimum z siebie, albo nawet więcej niż minimum, na tyle, na ile nas stać. Natomiast jeżeli czegoś nam będzie brakowało, to żebyśmy to oddali Panu i po prostu ufali Bożej opatrzności. Przypomina mi się, kochani, moja penitentka, którą odwiedzałem w pierwsze piątki miesiąca, pani Helenka Chrudzińska, kiedy spytałem ją, pani Helenko, czy ma pani receptę na długie, szczęśliwe życie? Przeżyła pani 104 lata, to jest dobry wiek. Wówczas powiedziała, ojcze, nie wiem, czy to jest recepta, czy nie, ale moja zasada jest taka. Po pierwsze, nie przejmować się tak wszystkim. Po drugie, ufać Panu Bogu. Pani Helenka, kochani, powiedziała krótko i na temat. Natomiast jest ogromna różnica mieć taką świadomość, że tak powinno się żyć, a co innego wyłączyć nasze martwienie i zamartwianie się o wiele rzeczy. Pan Jezus dzisiaj chce powiedzieć do Ciebie, nie zamartwiaj się tak wszystkim. Oddaj to po prostu mnie. Zrób wszystko, co w Twojej mocy, a później powiedz, Jezu, Ty się tym zajmij. Oczywiście nie chodzi o to, że Jezu zajmie się za mnie, że Ty za mnie załatw wiele różnych spraw. Nie. Ja chcę zrobić wszystko, co w mojej mocy, a resztę oddaję Tobie. Tak jak wielokrotnie już mówiłem o takim obrazie, mianowicie kiedy Pan Bóg zamyka drzwi, to otwiera okno. Kiedy kończą się nasze możliwości, Pan Bóg otwiera okno i mówi, zobacz, teraz ja będę działał, a Ty mi po prostu ufaj. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.